Dzień dobry, dzień dobry. Widzimy się dzisiaj na live o tym, kiedy druga osoba nie spełnia naszych oczekiwań w związku. I chciałabym Wam tą zagwozdkę tutaj dzisiaj przedstawić za pomocą historii pary, którą sobie wymyśliłam i ich jakby trudności. Wybrałam taką trudność, która myślę, że będzie dotyczyła wielu związków, ale też możecie spróbować sobie podstawić pod to jakieś wasze sytuacje, wasze historie. W relacji na Instagramie zapytałam was też o to, właściwie poprosiłam o dokończenie dwóch zdań. Jedno było takie, gdyby druga osoba troszczyła się o mnie to, czyli co by zrobiła, a drugie zdanie, gdyby zauważyła moje potrzeby, to co by zrobiła. Więc chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za dokończenie tych zdań. Ja sobie tutaj część z nich spisałam, było ich bardzo, bardzo dużo i postaram się też do nich odnieść. Plan mam taki, że na końcu, ale może jakoś tak energia będzie, że też w trakcie sobie tutaj po nie sięgnę. Także witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Te osoby, które mnie nie znają albo trafią tutaj przypadkiem, to chciałabym się przedstawić. Ja się nazywam Marita, jestem psychologiem, psychoterapeutą i tutaj na Między Parami dzielę się wiedzą dotyczącą związków, pomagam przywracać i budować lepsze relacje. Więc witam te wszystkie osoby, które o tej porze są w stanie tutaj ze mną być. Nie miałabym inaczej, jak się z Wami spotkać, a ponieważ ten temat niespełnionych oczekiwań zawsze jest takim tematem, który Was interesuje. Dwa, że to jest taki temat, który trochę dotyczy też niepisanych reguł w związku, więc jest niejako uzupełnieniem całego naszego cyklu, który się rozpoczął, czyli cyklu W co grają pary i ostatniego webinaru o niepisanych zasadach gry, do którego Was zapraszam, odsyłam, jeśli ktoś jeszcze nie widział, jest dostępny, link jest w bio, możecie sobie go obejrzeć. I tam pokrótce tylko powiem, że opowiadałam o tak zwanych wzorcach relacji, czyli o tym, jak my układamy się jakby w pary, w jaki taniec też odgrywamy. A tu już będę chciała podczas tego spotkania tak bardziej szczegółowo opowiedzieć. I dla osób, które jutro będą ze mną na webinarze o nieczystych zagraniach i zagraniach fair play, to też będę poruszała przykład jakiejś pary, takiej właśnie, która też dotyczy, chyba ostatnio właśnie troszeczkę dotykaliśmy tego podczas webinaru, gdzie można by to jednym zdaniem ująć, więcej daje niż dostaje. Te osoby, które były, to wiedzą, o co chodzi, i rozpracowywać te komunikaty, które tam się właśnie pojawiają. I też dla odbiorców, którzy są tutaj na stałe, to przypominam, że dzisiaj pojawił się mail, został do Was wysłany też jeszcze z innym przykładem, żeby to Wam się jakoś tak lepiej układało, utrwaliło, więc mam nadzieję, że to będzie pomocne. Także dzień dobry, witacie się tutaj, cieszę się, że jesteście. Dobra, słuchajcie, ja mam trochę rzeczy Wam tutaj do powiedzenia. Myślę, że to się stanie dużo jaśniejsze, ale jednocześnie, że też z różnymi uczuciami możecie stąd wyjść, być może też z różnymi uczuciami niezgody, też będę ciekawa w trakcie, co w Was będzie się pojawiało. Bardzo jestem ciekawa, bo widzę, że jak omawiam te różne reguły i wzorce, które się pojawiają, to dostaję właśnie takie komunikaty, że właściwie to jest coś, czego wcale nie chcę wiedzieć i teraz tego nie da się już odwidzieć i nie da się już tego nie słyszeć, że to już jest gdzieś w nas, co jakoś mnie cieszy, bo to też powoduje zmianę, kiedy ktoś nam coś niewygodnego mówi, ale no właśnie, jak będziecie obserwować taki wyraźny sprzeciw, to spróbujcie też pozaglądać do siebie, czy to przypadkiem nie jest o jakichś Waszych kawałkach, posprawdzajcie. Słuchajcie, przygotowałam dla Was taką historię Alicji i Marka i chciałabym Wam przeczytać dialog, który sobie tutaj wypisałam, który oni mają między sobą. Będę ciekawa, jak Wy widzicie, bo generalnie jakby chodzi o to, że chciałabym przedstawić problem tej pary, a potem powiedzmy dojść do jakiegoś rozstrzygnięcia na końcu tego live'a, trochę omówienia skąd się bierze, co się bierze, co nasila problem, co warto by sobie odpuścić w relacji, nad czym pracować. Więc najpierw przeczytam, tak jak w sumie ktoś dzisiaj, jeśli czytaliście maila, to w podobnym tonie, czyli to, co para sobie mówi, a potem będę chciała powiedzieć, przeczytać Wam to, co sobie rozpisałam, co oni jakby wewnątrz czują, myślą, ale nie komunikują sobie. I potem przejdę do innych aspektów, które też mają znaczenie, żeby ich lepiej zrozumieć. Oczywiście to jest taka historia wymyślona,
Więc myślę, że możemy zaczynać. Dajcie znać, czy jesteście gotowi. Możecie tam wysłać jakieś, czy serduszko, czy jakiś komentarz zostawić. Będzie mi bardzo miło. Oczywiście też Was zachęcam i zapraszam do tego, żeby komentować, pytać, bo wtedy też to będzie jeszcze bardziej korzystne, myślę, dla Was. Dobrze. To tak, naszą parą dzisiaj jest Alicja i Marek. Alicja i Marek. I sobie tak zanotowałam, że właściwie jakby tło historyczne tej pary jest takie, że Ala zrezygnowała ze swojej pracy, ze swojej posady i zdecydowała się zostać w domu na rzecz tego, żeby Marek mógł rozwijać swoją karierę zawodową, ponieważ zapowiadał się jako taki dobry pracownik, dobry naukowiec. Pracujący w zawodzie medycznym, tak to możemy ująć. No i historia jest taka, że mamy jedną wybraną sytuację z ich życia, która przedstawia się tak, że Marek pojechał na międzynarodową konferencję, na której miał swój wykład, a Ala została z dziećmi w domu, co ustalili też wcześniej. I na tej konferencji Marek zadzwonił do Alicji. Dialog wygląda w ten sposób. Czyli on mówi do niej, dzwoni do niej i mówi: wspaniale, spędzam czas, jak się macie? Na co Ala odbiera telefon i mówi: dzieci są chore. Na co on odpowiada: a co się stało? Więc ona mówi: mają ospę. Na co on jej odpowiada: nie musisz się martwić, na pewno będzie wszystko w porządku. Na co ona mówi: okej. A on mówi: to ja zadzwonię do ciebie jutro. I na co ona z ironią odpowiada: no świetnie. I ciekawa jestem, jakie są Wasze takie pierwsze odczucia po tym, jak wysłuchaliście tego kawałka tutaj, historii. Która z tych osób bardziej budzi w Was, nie wiem, jakąś złość? Do której z tych osób Wam jest bliżej? Czy do Alicji, czy do Marka? Bardzo jestem ciekawa, bo zwykle też identyfikujemy się z jakiegoś powodu z uczestnikami danej historii, bo być może też, nie wiem, siebie też w tym odnajdujemy, jakieś nasze pragnienia, więc jak macie chęć, to możecie komentować, a jak nie, to możecie też sobie odpowiadać w głowie na te pytania. Zastanawiam się, co widzicie jako problem tej pary. Przecież to o moim życiu, do Alicji. Tak myślę, że po pierwsze, jeśli odbiorcami tutaj będzie większość kobiet, to pewnie będą się bardziej identyfikowały właśnie z Alicją. On się bawi, a ona troszczy i martwi o dzieci. On za dużo myśli o sobie, za mało ma empatii, ale ona nie wyraża jasno potrzeb, a facet nie rozumie nieoczywistych sygnałów. Dziewczyna trochę toksyk. Do Alicji, of course, klasyka. Facet ma spokój, a ona została sama. Ala spodziewa się, że Marek odczyta jej uczucia, troskę, zmęczenie, zaniepokojenie. Tak, Marek ucieka trochę od niewygodnych tematów, ale z drugiej strony, jak może pomóc, skoro jest daleko. Tak, dobra, tu bardzo szybko piszecie. Nie zapytał, jak sobie radzi z tym wszystkim. O, też ważne. Brak komunikacji, zero nawet słownego wsparcia. Ustalili wcześniej, że ona zostaje w domu przecież. Zobaczcie, i to jest właśnie fajne, jak się tym dzielicie. Ja jak takie posty wrzucam, które dotyczą jakiejś historii i wy tam wrzucacie też komentarze, to dla mnie to jest niezwykłe przyglądać się temu, bo właściwie tam nie ma żadnej dobrej odpowiedzi, bo każda jest dobra, każdy patrzy przez swój pryzmat, przez swój punkt widzenia. I teraz chciałabym Wam przeczytać, co jakby się działo i w głowach, bo to jest to, co najczęściej się nie wydarza. Czyli jak widzimy tylko ten kawałek, to każdy patrzy ze swojego punktu widzenia i najczęściej ocenia tą sytuację, nie? Jak komuś bliżej do Ali, to oczywiście będzie krytykował Marka, jak komuś bliżej do Marka, no to na przykład jak tutaj Alicja nie mówi jasno, co ją denerwuje, nie? To jedno i drugie jest prawdą, można by powiedzieć. No i zobaczcie, czyli Marek dzwoni do niej. I z myślą taką, że Ala ucieszy się, że dobrze mi poszło przemówienie i będę miał szansę na awans. Dzięki temu będziemy mogli mieć lepsze życie. Będę mógł zagwarantować lepsze życie. Więc dzwoni i mówi, że wspaniale spędza czas i pyta, jak się mają. Na co Ala, jak odbiera, słyszy to, to mówi: właśnie, on się świetnie bawi, a ja mam wszystko na głowie, bo przecież dzieci są chore. Więc nie mówi tego, ale mówi: dzieci są chore. Na co Marek pyta, co im się stało, chociaż w głowie pojawia się jego taka myśl, że
Aha, czyli słyszę napięcie, za chwilę będzie miała do mnie jakieś pretensje, bo już słyszę to w jego głosie. Ale właśnie mówi, co im się stało. Ona odpowiada, że mają ospę, a wewnątrz ma takie przeżycia. Ciekawe, czy się tym w ogóle zainteresuje i pokaże, że mu zależy i że w ogóle coś ma zamiar z tą sytuacją zrobić. Na co Marek odpowiada, właściwie nie musisz się martwić, na pewno będzie wszystko ok, a w głowie ma taką myśl, że ospa nie jest taka groźna i że w sumie jak wrócę, to pomogę, ale teraz nie jestem w stanie nic zrobić, bo jestem daleko, więc spróbuję ją zapewnić o tym, że jest w porządku. Tak? Na co ona odpowiada ok, ale w głowie ma, no dlaczego on mi nie powie, że może wrócić do domu? Przecież wie, że jestem z chorymi dziećmi sama. No i on mówi tak, że zadzwoni jutro. W myślach ma to, że mam nadzieję, że ją uspokoiłem i że jak wrócę, to będzie wszystko ok, czyli tak, uniknąłem tego napięcia, które się pojawia. A ona właśnie odpowiada świetnie, chociaż w głowie ma, nigdy nie mogę na niego liczyć. Nigdy go nie ma wtedy, kiedy dzieje się coś trudnego, nie? Właśnie. Aha, to właśnie, wiecie, tę sytuację można by było na wiele różnych czynników porozkładać, więc to, co tutaj piszecie, już nawet nie zdążę przeczytać tych Waszych wiadomości, ale że tutaj przeczytałam przed chwilą, że problem jest też, że zaczyna od siebie, ja się świetnie bawię, no właśnie, nie? I prawda w sumie jest taka, że w całym tym przykładzie, który Wam podaję, ten przykład jest nasączony oczekiwaniami, nasączony różnymi regułami, których nie widać, komunikacją, która nie jest wypowiedziana. Właśnie, tu nawet piszecie, wcale nie dał wsparcia, nawet przez telefon. Mógł zadzwonić wieczorem i coś poradzić, nie? Z drugiej strony, właśnie, co miał poradzić z odległości? Czy jakby zapytał, bo ja myślę, że każdy z Was może mieć też swoją rację w tym, nie? Bo za tą racją idzie potrzeba jakaś. Czyli tak jak tu piszecie, że wsparciem dla kogoś mogło być to, że jeszcze zadzwoni wieczorem na przykład, albo że da jakąś radę, nie wiem jaką, pewnie ta osoba wie, czego by potrzebowała, albo że nie zacznie rozmowy od siebie, tylko zapyta, co u mnie. I tak dalej, i tak dalej. Czyli w tym wszystkim, o czym piszecie, gdyby to był jakiś warsztat i byśmy tutaj wspólnie mieli więcej czasu na zastanawianie się nad tą sytuacją, to można by było wypisać te zdania. Ja niestety już nie będę miała jak do nich potem wrócić, jak ten live się skończy, bo one znikną, i przerobić je na potrzeby, tak? Ale z tych zdań już pojawiają się nasze oczekiwania co do tego, co by się miało wydarzyć. Co gorsza, pojawiają się też oceny. I sytuacja jest taka, że każdy z nich tak naprawdę widzi tą sytuację inaczej. Mają zupełnie inny punkt widzenia, tak? Czyli odmiennie oceniają to, co się wydarzyło. No i właśnie, co oni sobie gdzieś tam myślą? Z jednej strony, jakby on uważa, że no, ta choroba nie jest na tyle poważna, żeby musiał wracać, i że gdyby ona potrzebowała pomocy, a jest na międzynarodowej konferencji, to by wrócił, ale widocznie nie jest tak źle, skoro nie mówi o tym, czyli pewnie sobie da radę i miał jakby chęć uspokojenia jej, ale jednocześnie nie bardzo jakby robi miejsce na to, żeby posłuchać być może o jej emocjach. A z jej strony też idzie taka myśl, że właśnie on mnie zaniedbuje, jest egoistą, zostawia mnie samą, idą na głowie. Tak, i tak zatrzymam się tutaj, bo tu widzę taka dyskusja żywa między wami, także dobry chyba przykład też jest wybrany. Ktoś pisze, miał mieć styczność z branżą medyczną, to tym bardziej empatyczny powinien być i jak ma wiedzę, to uspokoić żonę merytorycznie nawet. Mógł się chociaż zapytać, jak się czują dzieci, jak ona, czy coś im dała, czy kontaktowała się z lekarzem. Tak? Gdyby zaczął od pytania, co u nich, zapytał, jak przebiega ta choroba, jak one się czują, dzieciaki dają bardzo w kość, poczekał na pytanie, co u niego. Ktoś pisze, wiedza medyczna nie równa się umiejętnościom miękkim. Zgadza się. Też, dokładnie. No i tak, ktoś pisze, jak zwykle problem z komunikacją, tylko to nie jest tylko z taką komunikacją, wiecie. Jak mówić, czy jak słuchać, tylko w ogóle jak mieć kontakt z samym sobą, jak mieć kontakt ze swoimi potrzebami i pragnieniami.
Tak, czyli oni tworzą sobie te oczekiwania. Nawet wy je tutaj piszecie też w komentarzach, więc to jest coś, co się też dzieje w waszych relacjach, kiedy wy macie jakieś trudne przeżycia, z czym sobie nie radzicie. To jest pierwsze, co my robimy. Pierwsze i naturalne. I na tej podstawie tworzą się różne reguły w naszych związkach, tak? Czyli on mówi, Marek, ja nie muszę wracać, ona sobie poradzi, nie czytam też jej, w jej myślach i że ciągle w sumie ma do mnie o coś pretensje. Więc już boję się nawet zapytać, żeby nie było jakichś kolejnych oczekiwań. A w jej poczuciu, no właśnie, powinien zaproponować, że wróci. Ja nie powinnam go w ogóle o to prosić, żeby on wracał, bo to jest oczywiste w tej sytuacji. Do tego jeszcze się potem odniosę. A ciekawa jestem, czy jakoś tutaj myślicie podobnie, czy są takie osoby, które uważają, że on powinien w tej sytuacji wrócić i czy są takie osoby, które uważają, że on nie powinien wracać, tylko skoro jest na konferencji międzynarodowej, ma wykład, to powinien tam zostać. Gdyby to tylko tak zero-jedynkowo, znaczy tej sytuacji nie da się zero-jedynkowo też rozstrzygnąć, ale gdyby rozstrzygać to pod tym kątem, to jak Wy o tym myślicie? Bardzo jestem ciekawa. Tak, czyli ona też dopisuje to, że on jest nieodpowiedzialny, że jest egoistą i tak dalej, i tak dalej. To fajnie, rozmowa, a nie czytanie w myślach. Nikt nie jest wróżką, z fusów nie czyta. Widzicie, jakie one są rozbieżne te rzeczy, czyli na tą samą historię. Na tą samą historię, prawda? Reagujemy bardzo różnie. Nie powinien wracać, nie powinien. A skąd ma on wiedzieć, czy jest na tyle poważnie, żeby zostawić co też ważnego w pewnym sensie. Powinien zostać, wspierać ją na odległość. Propozycja powrotu ze strony męża, aby była świadomość, że chce mnie wesprzeć i w razie większych kłopotów mogę na to liczyć. Powinien zapytać albo na przykład zacząć rozmowę, czy może po kogoś do pomocy zadzwonić. Tak, ja się nie zgadzam. Kwestia do ustalenia, czy ona czuje, że tego potrzebuje, czy nie. Fajnie, to już właśnie, to już wchodzimy troszeczkę głębiej. Nie powinien wrócić. Byłam nieraz w takiej sytuacji i nie oczekiwałam powrotu. To nie wypadek. Uzgodnili, raczej wiedzą, że mogą mieć katar czy kaszel, jak odrę, czy co tam. Podzielili się świadomie swoimi obowiązkami, więc raczej Ala powinna zająć się dziećmi, a jeśli coś poważnego i czują, że nie da sobie rady, to powiedzieć mu o tym, żeby wrócił. Okej, czyli chyba jeszcze nikt nie napisał, że powinien wracać w sumie. Tak, tak mi się wydaje, albo przeoczyłam. A jakbyście mieli napisać, jaki jest główny problem, właściwie o co oni się pokłócą, zapewne, jak już dojdzie do kolejnej rozmowy, albo o co już kłócą się w swojej głowie, to jak byście nazwali ten problem? Gdyby wrócił bez pytania i o zdanie, ona mogłaby się wściec, że porzucił szansę na najlepsze życie. Też prawda, zawsze można znaleźć jakiś powód, żeby się oddalić od siebie. Ale to ciekawa jestem, jakbyście sprecyzowali główny kłopot tutaj. Bo jak ja sobie myślę o trudnościach w parze, to myślę o tych powierzchownych i o tych głębiej. No i zaczęłabym od tego, co jest na wierzchu, czyli to, co widać w sumie gołym okiem, czyli ona pytanie, czy ona w ogóle chce, żeby on wracał. No to jest kluczowe pytanie, czy ona zna odpowiedź na to pytanie i czy ona wie, czego chce, czy wie, czego ona potrzebuje. Bo to najczęściej właśnie idziemy w to, co poszło na samym początku, czyli to, co wpisaliście, te Wasze pierwsze reakcje, to jest pierwsze to, co my robimy w relacji, nie? Wyrzut tego, co mamy w głowie, w myślach, impuls. A dopiero potem jest takie stop, jeśli sobie oczywiście je zrobimy, bo jeśli nie, no to trudno jakby do konstruktywnych rozmów przejść, ale jak zrobimy sobie stop, to jest pytanie, czego ja właściwie w tej sytuacji potrzebuję. I w ogóle w różnych sytuacjach konfliktowych, jak zapętlimy się i tam jest jakaś wymiana zdań, to czasami warto zrobić sobie taki stop i się zapytać, ale dobra, do czego to zmierza? Czego Ty potrzebujesz w tej sytuacji? Bo pewne konflikty też są nierozwiązywalne. Tutaj poczekajcie, piszecie jeszcze fajne rzeczy. Nieumiejętność wyrażania swoich potrzeb u niej, a u niego problem z empatią. O to, że on nie wykazał żadnej inicjatywy. Zadzwonił nie wiadomo po co, jakby nie wiedział co zrobić, kiedy pojawiła się informacja o problemach. Może gdyby nie choroba dzieci, to miałby co powiedzieć. Powinna przed telefonem pomyśleć, czego chce. On nie precyzuje, co on chce tam osiągnąć, a ona czego potrzebuje, bo to, że się podzieli obowiązkami, nie znaczy, że nie można prosić o wsparcie. Tak jeszcze mi przyszło do głowy przy okazji, że czasami godzimy się też w relacje na różne rzeczy, czasami one nie są do końca na przykład dla nas komfortowe, nie? Wyobrażam sobie, że na przykład Alicja mogłaby, dwie wersje mogły być, takie, gdzie ona chętnie zostaje w domu i takie, w których ona niechętnie, ale godzi się, bo wie, że to jest dla niego ważny wyjazd.
Ale czasem, jak godzimy się na pewne rzeczy, to nie przewidujemy tego, że może się pojawić jakiś dodatkowy scenariusz, który jest zupełnie nieprzewidywalny i niezależny od drugiej osoby, ale kiedy się wydarza i dokłada nam dodatkowego ciężaru, to sprawia, że no, obwinianie idzie jakby w jedną stronę, a jak nie obwinianie, to idą bardzo duże oczekiwania, co ta druga strona powinna zrobić. O właśnie. Dobra. I ja sobie ujęłam ten problem tak, że ona tak naprawdę chce, żeby on zaproponował pomoc. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, tak? Czyli, że on tego nie robi. Czyli tu padło trochę takich komentarzy, że on nie dopytuje, nie interesuje się, nie wykazuje tej empatii. I jakby przez to, że on nie proponuje tej pomocy, czyli nie robi czegoś tam konkretnego w tej konkretnej rozmowie, pojawia się kolejne dodatkowe jakby przypisywanie negatywnych cech, czyli już idziemy od oczekiwań w oceny. Co tu piszecie? Oczekiwania. Podejrzewam, że ona nie chciała robić wyrzutów, ale liczyła na jakieś słowne wsparcie z jego strony. Tak, i że nie ma, nikt o tym nie rozmawia, nie? Oni o tym nie rozmawiają. Ona nie mówi, czego potrzebuje, a on nie mówi, czego się obawia. On nie umie jej towarzyszyć, a ona nie umie poprosić o wsparcie. Tak, na podstawie własnych doświadczeń Alicja może czuć się również niespełniona w życiu osobistym. Może porównuje się do niego, on osiąga sukcesy, a ona musi wegetować z dziećmi. Bardzo możliwe, często też tak się dzieje, jak ktoś zaniedba, zwłaszcza, że tutaj zaraz jak Wam powiem właśnie w dalszej historii, jaki był początek historii tej pary, to często tak się dzieje, że jak dana osoba zrezygnuje z czegoś na rzecz drugiej osoby, to potem trochę czuje się z tym niekomfortowo. I w ogóle o rywalizacji w związku będę mówiła na trzecim webinarze z cyklu W co grają pary, więc Was też zapraszam, kto się jeszcze nie zapisał, ale trochę więcej Wam opowiem, co jakby pod spodem właśnie, bo można by było wejść w ten kawałek rywalizacyjny, ale no to nam się tutaj by zrobiło tych wątków bardzo, bardzo dużo, ale on jest też nawet myślę zasadny. Jakby idąc dalej, zatrzymam się zanim pójdę dalej, że większość ludzi nie ma takiej wysokiej samoświadomości, żeby się tak przejrzyście skomunikować. No oczywiście, że nie ma, dlatego też jakby po to tworzę te materiały, żeby ta świadomość mogła być nabywana, jeśli ktoś chce z niej korzystać, bo nikt nas tego nie uczył i jakby jesteśmy w stanie to robić wtedy, kiedy się tego uczymy. Tak się też dzieje na terapii, czyli wtedy nasza jakość komunikowania się zmienia. I to nie znaczy, że zawsze będziemy tacy przejrzyści, bo z pewnością nie, to jest niemożliwe, bo dochodzą przecież nasze emocje też, ale lepiej radzimy sobie z rozwiązywaniem tych konfliktów po czasie, czyli z tak zwanym rozbrajaniem konfliktów później, nie? Czyli nie po to, nie jest oczekiwanie takie, żeby to umieć doskonale robić i w to nie wpadać, tylko żeby umieć sobie lepiej z tym radzić. Mam nadzieję, że takie materiały, które tutaj dla Was tworzę, właśnie temu Wam służą. I gdyby zapytać Alicję o to, czy ona czuje się bezradna i potrzebuje pomocy, to ja się też będę odnosiła trochę do tych Waszych odpowiedzi, że sporo osób wcale, właściwie napisaliście, że większość, że ona być może wcale nie chce, tak, żeby on wrócił. Pisaliście też ze swojej perspektywy, że nie ma takiej potrzeby, czyli co oznacza, że nie ma w takiej bezradności być może w niej, kiedy dzieci chorują, nie wiem, na ospę, żeby ona sobie nie poradziła z tą sytuacją. I chodzi o coś innego, czyli chodzi o taki znak, który świadczyłby o tym, że on się o nią troszczy. To jest jej potrzeba. Na takim głębszym poziomie, tak? Czyli na powierzchownym się kłócą o to, że on czegoś tam nie zaproponował, a na głębszym poziomie chodzi o to, żeby on dał znak, który świadczy o tym, że on się o nią troszczy, czyli o symbolikę w naszych oczekiwaniach, które mamy względem siebie. Naszym oczekiwaniom przypisujemy pewne znaczenia. Jak Wam przeczytam, co Wy tam napisaliście odnośnie tego, że gdyby się ktoś troszczył o mnie, to by zrobił to, a gdyby się jakby zauważył moje potrzeby, to robiłby to i to, to zobaczycie, jaka tam jest symbolika. To jest naprawdę też bardzo wyraźne. I tutaj, jak nie ma, on nie trafi w tą symbolikę, czyli on nie wpadnie na to, że ona chce troski, i jeszcze trzeba by wiedzieć, czym ta troska dla niej jest, no to nie spełni tych oczekiwań jej. Nie ma szans na to, żeby on te oczekiwania spełnił. Wręcz nawet myślę, że może się zirytować, zezłościć, wkurzyć, bo z jego perspektywy
mógłby nawet powiedzieć, zwłaszcza jakoś tak praktycznie, z męskiej energii, że chodzi jej o to, żebym zrobił coś, czego zrobienia jakby ona ode mnie nie oczekuje. Czyli chcesz, żebym ci zaproponował przyjazd, chociaż wcale nie chcesz, żebym przyjeżdżał. Prawda? Dla was może to nie chodzić o przyjazd, może to chodzić właśnie o jakieś rozwinięcie tej rozmowy, o inny sposób. Właśnie, piszecie, powinien pokazać troskę, nie? Ja bym oczekiwała słów wsparcia właśnie, czyli może nie przyjazd, ale słowa wsparcia, czy może zadzwonić później, żeby pogadać i tak dalej. Więc co się dzieje, jak to się nie wydarza? Jak to się nie wydarza, to ta symbolika, która się dzieje w parze, jest negatywna, czyli aha, jakby nasze myślenie nie idzie w ten sposób, że dobra, mam jakieś oczekiwanie, on go nie spełnił, w związku z czym jak go nie spełnił, no to może ma też inne potrzeby albo też się z czymś mierzy i nie udało nam się o tym pogadać, tylko myśl jest taka, że on właściwie powinien coś zrobić, a skoro tego nie zrobił, to oznacza, że mnie nie kocha, że się mnie nie troszczy, że nie interesuje się dziećmi, a z tego tworzą się różnego rodzaju paranoje i taka katastrofizacja tych różnych sytuacji, czyli dopisywania, tak, on jest toksykiem, on jest narcyzem, to diagnozujemy siebie notorycznie i to nam w ogóle do niczego nie służy, nie? On jest egoistą, on jest nieodpowiedzialny i tak dalej, i tak dalej. I gdyby jakoś jeszcze iść do tyłu, czyli od czego to się zaczęło, kiedy to się zaczęło, gdzie są te źródła, to można, zawsze to jest warto też zastanawiać się, jakie są początki pary. To Wam też o tym mówię, czyli jak to było, kiedy oni się poznali. W przypadku tej pary można powiedzieć, że Ala była zafascynowana i idealizowała Marka, czyli można po części jakby stwierdzić, że tutaj ktoś napisał ten komentarz, że sama się nie spełniała, ale ona jakby żyła jego życiem i jego sukcesem zawodowym, a swój jakby z jakiegoś powodu odpuściła. I to też jest ważne, żeby zobaczyć, że ona też odpuściła jakiś kawałek, a poświęciła się jemu. Nie? I teraz z tego poświęcenia wychodzą różnego rodzaju trudności wynikające z oczekiwań, które ona ma, tak? Czyli jeśli ja się poświęcę, to on będzie gotów wspierać mnie, wspierać dzieci, będzie dla mnie, będzie, nie będę musiała go prosić o pomoc i tak dalej, i tak dalej. Natomiast on też miał przecież swoje, tak? On miał takie poczucie, że jest z osobą, z którą może dzielić ten świat, w którym on będzie dbał o świat zewnętrzny, a ona będzie dbała o to, co jest w życiu rodzinnym, czyli on może zapewniać te finanse, a ona, skoro rezygnuje z kariery zawodowej, w ogóle z pracy, a on bierze na barki pracę i finanse, to jest ich podział, w związku z czym ona da mu też przestrzeń do tego, żeby mógł się rozwijać, nie? Więc konferencja, można powiedzieć, że jest taką przestrzenią. No i jak te reguły niepisane powstają, czy tak? One są na bazie naszych nadziei, naszych oczekiwań, które jak nie są spełnione, to się tylko zwiększają i pragnienia stają się żądaniami, tak? Pragnienia stają się żądaniami i zamiast właśnie chciałabym na przykład, to jest domagam się, ty powinieneś, czy ty powinnaś coś zrobić. I to jest jakby bardzo duża różnica. I co więcej, czyli to, co było kiedyś naszym pragnieniem, może naszą tęsknotą, dzisiaj jest regułą, tak? Czyli być może dla Alicji regułą jest to, że kiedy dzieje się trudna sytuacja, to ona oczekuje emocjonalnego wsparcia, a nie zapytania tylko co to jest i powiedzenia, że jest wszystko w porządku. Czyli, że potrzebuje czegoś więcej od niego, jakiejś troski. I teraz, jak te pragnienia nie są zrealizowane, to przeżywa smutek, ale jak są reguły łamane, czyli on nie spełnia tego oczekiwania, czyli nie okazuje wsparcia, łamie tą regułę, to pojawia się złość. A jak się pojawia złość, to pojawia się właśnie ocena też tej drugiej osoby. No i teraz, czy ten spór da się jakoś rozstrzygnąć? Jak Wy o tym myślicie? Jak ta para mogłaby rozstrzygnąć ten spór pomiędzy sobą, tą kwestię, nie? Czy da się jakoś bezstronnie rozsądzić go? Czy to Was pytałam, czy właśnie powinien wrócić, a jak nie powinien, to co się powinno zadzieć? Co powinien zaproponować? Na ile wprost właśnie? Czy ona powinna to powiedzieć wprost? Czy on ma się tego domyślić? Kto za czyje oczekiwania jest tutaj odpowiedzialny? I też popatrzcie od razu, jak to jest w Waszym związku. Czyli
na ile zdajecie sobie sprawę z takich oczekiwań, które macie, na ile, tak jak tu ktoś napisał, że to jest właściwie trochę trudne, żeby mieć w sobie taki kontakt z naszymi potrzebami i jeszcze je artykułować wtedy, kiedy dzieje się cała ta akcja. Że może właśnie w takich sytuacjach w trakcie to nie jest możliwe, właśnie, że potrzebna jest rozmowa szczera o każdej ze stron, że trzeba usiąść, porozmawiać, co tu jeszcze się pojawia. Wystarczyłoby, żeby zadzwonił, zapytać, czy ma teraz chwilę. To jest dalsze oczekiwanie, prawda? Pogadać, zapytać, jak jej pomóc. To jest dalsze oczekiwanie, czyli czy ja jestem w stanie zamienić to oczekiwanie na potrzebę i powiedzieć, że potrzebuję z tobą pogadać, żeby uzyskać wsparcie, że nie chcę, nie jestem bezradna, radzę sobie, ale potrzebuję wsparcia. Wymęczyło mnie to wszystko, potrzebuję się odgadać. Czy możesz mnie posłuchać? Ciekawa jestem, czy dla kogo to jakoś brzmi tak, że to jest możliwe, a dla kogo, że jednak nie i tam powinno się coś innego zadziać. No bo można powiedzieć, że każdy ma tu trochę jakoś racji, prawda? Że ta rzeczywista przyczyna konfliktu jest pomijana, no bo rozmawiamy o tym, co ktoś powinien zrobić, a nie o tym, co ja potrzebuję i co dla mnie oznacza, czyli jaki to ma dla mnie symbol. Jakby ujawnić ten symbol w relacji, czyli czy ja jestem w stanie w ogóle powiedzieć, że to, że mnie nie pytasz o to, jak się mam, jak sobie radzę, albo nie dzwonisz tam wieczorem, czy te wszystkie właśnie oczekiwania zamienić na moje pragnienia, to przeżywam trochę tak, że mi brakuje troski z Twojej strony, że potrzebuję czegoś więcej, prawda? A wtedy Marek może mógłby powiedzieć, że ale ja troszczę się, tylko sam jestem bezradny, bo nie wiem, co ja mam właściwie zrobić, jestem daleko, jestem w trybie działania pewnie, bo to jest też częste w gabinecie, że to w męskiej takiej energii, to w trybie działania, więc przecież zapytanie czy zadzwonienie jeszcze raz nie rozwiązuje sytuacji i no właśnie może udałoby się rozmawiać o tym, że dla drugiej strony to rozwiązuje sytuację, nie? Bo to jest jakiś rodzaj wsparcia, chociaż my myślimy o tym inaczej, bo mamy inne definicje wsparcia na przykład i tak dalej, i tak dalej. Okej, co tu jeszcze się pojawia? Gdyby ona wyraziła w sposób jasny, czego oczekuje, na czym jej zależy, a on ucieka od tego. Proszenie o wszystko zabija naturalną empatię. Słuchajcie, w ogóle się nie zgadzam z tym stwierdzeniem, bo to, że ja proszę, to przecież to, jak zareaguje druga osoba, no to ona może być empatyczna. Czyli kiedy ja powiem na przykład, proszę, nie wiem, zadzwoń do mnie, to niekoniecznie musi dotyczyć tej pary, ale zadzwonię do przyjaciółki, powiem, proszę, słuchaj, proszę, potrzebuję z tobą pogadać, bo dzieje się coś trudnego, a ona mi odpowie, wiesz co, teraz nie mogę, ale zadzwonię po południu albo wieczorem, albo jak tylko będę miała czas, to jest empatyczne czy nie? Czy to chodzi o to, że sama miałaby się domyślić, nie? To właśnie to są nasze przekonania, które sami sobie sidła nastawiamy tak naprawdę na siebie i na nasz związek, no bo jeżeli prośba nie zabija empatii, prośba tak naprawdę według mnie uruchamia możliwość dania empatii drugiej osobie. Bo jakie jest prawdopodobieństwo, że w tej sytuacji właśnie Marek dałby tą empatię, a jakie wtedy, kiedy Alicja powiedziałaby o tym wprost. Prawda? Co tu jeszcze? Piszecie, czekajcie, przesunę sobie. Powinni przemyśleć faktycznie tego, czego potrzebują. Rozmowa tak, codzienne proszenie o rzeczy oczywiste jest wyparciem potrzeb drugiej strony. Nasze potrzeby są nasze i to my jesteśmy odpowiedzialni za proszenie o nie, o realizację. A jak mówimy o takiej nierównowadze, w której jedna osoba prosi, a druga osoba w ogóle, nie wiem, załóżmy jest bierna i nie reaguje, to odsyłam do webinaru o niepisanych regułach gry, który był, w którym omawiałam te zależności, gdzie związek jest, nie wiem, na jego zasadach, czy na jej zasadach, gdzie jest taka nierównowaga i z czego to wynika. I że to jest pewien układ pary, a nie tylko jakby część po jednej stronie. To jest taniec pary, który się po prostu odgrywa i z jakiegoś powodu oni się tak łączą. Więc tam jest więcej odpowiedzi na ten temat. Okej. Teraz mi się nie przesuwają te Wasze odpowiedzi. O, na przykład zapytać, co mogę dla Ciebie zrobić. Trzeba się nauczyć prosić.
Gdyby ona wyraziła w sposób jasny, i na czym jej zależy, że on ucieka od tego, to jak to rozwiązać? No to zależy od jego reakcji. Dojdę do tego właściwie trochę, no bo wtedy mamy ten moment, kiedy być może mamy dwie potrzeby, które są sprzeczne w danym momencie, tak, dla siebie, i wtedy rozmawiamy o potrzebach. Czyli ona mówi na przykład: przyjedź do mnie, a on mówi: ale ja teraz tu jestem. To czy to oznacza, że on się o nią nie troszczy, czy to oznacza, że ma inną potrzebę? Jak będę omawiała te Wasze odpowiedzi, to też się odniosę do tych potrzeb na pewno, bo no, niespełnione oczekiwania nas zaprowadzają właśnie do potrzeb, które często w tym samym czasie są różne u obu partnerów i my nie umiemy o tym rozmawiać. I jakby nawet nie idzie, nawet więcej bym powiedziała, że jak są te reguły, które my sobie sami nieświadomie wpisujemy, że one są w naszej relacji, to tam nie ma miejsca na potrzeby drugiego człowieka. Bo jeśli ja sobie wymyślam taką regułę, oczywiście nieświadomie, to czy ja myślę o tym, jaki ten człowiek ma potrzeby teraz, czy nie wiem, ktoś tu się zastanawiał nad tym, co ten Marek właściwie, dlaczego on nie zapytał o to, jak ona sobie radzi. I jakby, wiecie, z takiego punktu znowu empatycznego, to wydaje się teoretycznie oczywiste, że jak ktoś cierpi, to się go pyta o to, jak mu jest, i się, nie wiem, o niego troszczy i daje się wsparcie emocjonalne. Tylko że ja zbyt dużo par widzę takich, w których dokładnie ten schemat się ujawnia i druga osoba wcale nie jest osobą, która nie przeżywa emocji, tylko jej sposób wyrażania tego, właściwie blokady, czy też ochrony przed samym sobą, pokazywania w sposób często, czasem agresywny, a czasem bierny, nie oznacza, że tam tego nie ma. Zresztą nawet taki przykład mam wymyślony na jutrzejszy webinar, żeby Wam pokazać, kiedy jedna osoba w gabinecie mówi: ty się w ogóle o mnie emocjonalnie nie troszczysz, czyli nie da się z Tobą rozmawiać o uczuciach. I wtedy, kiedy dochodzi do tego, że ten człowiek zaczyna przeżywać uczucia, co się dzieje z tą osobą z pary, która ma taki zarzut? Także zapraszam Was, na pewno będzie to dla Was ciekawe, bo mam ten przykład przygotowany i będzie tego więcej. Dobra. Trzeba brać pod uwagę, że faceci inaczej odbierają pewne sytuacje, typu domyśl się, o co chodzi. Byli od zawsze uczeni, że nie wyrażają emocji wprost jak kobiety i też mają swoje. Ja bym powiedziała nawet więcej, że jak popatrzymy globalnie, że tutaj w większości tak naprawdę w naszych pokoleniach ojcowie byli nieobecni, a matki były obecne, często nadopiekuńcze albo kontrolujące, co też w tych podcastach o tym, jak poskładać obraz rodziców, bardzo dużo opowiadałam, więc też sprawdźcie, tam dużo rzeczy się stanie jasnych, to często to jest taka ochrona przed tym, czego doświadczyliśmy w przeszłości, czyli tego, że obserwowałem ojca, który właściwie nie wykazywał żadnych reakcji, albo wręcz pozwalał matce na to, żeby dominowała, nie przeciwstawiał się. Jedyną formą przetrwania tego, co się tam działo, było albo dostosowanie się, albo przemilczenie. Więc nie ma strategii na to, żeby robić inaczej, tak? Więc też zerknijcie. Zresztą webinar o nieobecnych ojcach też jest i też jest dostępny nawet w bio, więc możecie sobie tam zajrzeć. Dobra, przejadę sobie tu, ile tu mnóstwo. Fajnie, jesteście tacy aktywni, super. Tak, czasem ludzie są w związkach tej samej płci. Tak, dokładnie. Dlatego jak mówię na przykład o energii męskiej, to mam taką myśl, że jak są pary jednopłciowe, to myślę o energii, a nie o płci właśnie, nie? Ale podaję ten przykład, żeby jakoś to zobrazować na jakimś konkretnym przykładzie, który trochę jest stereotypowy, ale myślę, że bardzo dużo też obrazuje. Choć czytałam takie badania właśnie, ale teraz nie przypomnę sobie jakie, że pary homoseksualne nie mają tak wielu trudności, jeśli chodzi o dogadywanie się w kwestiach różnych podziałów i obowiązków, bo tam to nie jest stereotypowe, czyli jakby jest większa przestrzeń na to, żeby się dogadywać ze sobą, ustalać pewne rzeczy, a nie idzie to jakby z takiego przekazu kulturowo-społecznego, który my mamy i w związkach heteroseksualnych bardzo się uruchamia. Więc to tak jeszcze taka różnica też może być. Okej, i co dalej? Co ja tutaj jeszcze mam do powiedzenia? Dajcie sobie zerknę, bo się rozgadałam na inne tematy.
Aha, czyli skończyłam na tym, że problemem jest to, że nie jest uwzględniana potrzeba partnera czy partnerki. I co ciekawe, że konflikt nawet nie do końca jakby bierze się z łamania zasad, czyli właściwie bardziej z łamania z tych zasad niż z obiektywnie jakby złego postępowania tego człowieka. Tak? Czyli nie chodzi o to, że on się jakoś źle zachował, ale że w ogóle złamał tą regułę. I nawet bym powiedziała, że czasami jest tak, że my nie mamy jakby takich konsekwencji z tego, że ktoś coś robi inaczej niż my oczekujemy, ale mimo wszystko mamy o to pretensje, że tak się zadziało, nie? Jakby zastanawiam się, czy to coś mi robi, to nie zawsze to coś mi robi jeszcze. Więc to jeszcze bym dopowiedziała. No i tutaj właśnie może się odniosę do tych Waszych przykładów, które napisaliście. Gdyby troszczyła się o mnie, czy gdyby druga osoba, bo takie było pytanie, gdyby druga osoba troszczyła się o Ciebie, to co by robiła, tak? Albo gdyby zauważyła moje potrzeby, to co by robiła? I zobaczcie, jakie są odpowiedzi. Złościłaby się za mnie. Stawałaby w mojej obronie. Okazywałaby wsparcie, tak? Szanowałaby moje uczucia. I zobaczcie, to jest bardzo często jest takie zero-jedynkowe, można powiedzieć. Czyli co? Jak jest moment, w którym nie okazuje mi wsparcia, to znaczy, że się nie troszczy? Czy nie troszczy się tylko w tym momencie? Czy mówi o tym, że ma inne potrzeby w danej sytuacji? Gdyby troszczyła druga osoba, troszczyła się o mnie, to ja byłabym inna. Dlaczego nie mogę być inna, dlaczego sama nie mogę się zatroszczyć na przykład, nie? Albo pytałaby mnie, dlaczego coś jest dla mnie ważne. Nie raniłaby mnie, co mi się wydaje, że w związku nie jest możliwe, żeby siebie nie ranić, bo w ciągle przecież mamy różne konflikty i trudności. Co tam dalej? Wiedziałaby, co potrzebuję. Przejęłaby część rzeczy ode mnie. Poprawiałaby mój humor. Dbałaby o moje potrzeby, robiłaby wszystko z myślą o mnie. Ciekawa jestem, jakie macie myśli, jak słuchacie tego, też po tym wstępie, w tym live'ie, czy patrzycie teraz jakoś na to inaczej, czy właśnie słyszycie w tym te oczekiwania. Pocieszałaby mnie. Czyli zobaczcie, te wszystkie sytuacje, kiedy to się nie dzieje, to jest reguła jakaś, którą każdy z nas ma, jakieś niepisane reguły. Teraz, kiedy ktoś mnie nie pociesza, kiedy ja czuję, że mnie rani, kiedy mnie nie zapytał o to, czy coś jest dla mnie ważne, kiedy nie wiedział, co ja potrzebuję w danym momencie, kiedy nie okazał mi wsparcia, kiedy nie zezłościł się za mnie i nie postawił granicy, to co? To znaczy, że nie wykazuje troski? To są nasze pragnienia, właśnie tu pięknie ktoś napisał, dziecięce potrzeby do naszych rodziców, niespełnione. I tu z tego miejsca Was odsyłam do całego cyklu, jak się poskładać po trudnym dzieciństwie. Przeczytam jeszcze kilka. Gdyby druga osoba zauważała moje potrzeby, to pomagałaby mi je spełnić, zaspokajałaby je, pytała o pomoc, pomagałaby je realizować, nie miałaby pretensji. Znalazłaby sposób na ich zaspokojenie. Proponowałaby mi różne rzeczy. Przestałaby robić różne rzeczy, które mnie irytują. Dawałaby mi czas dla siebie. Prawda? I teraz, jak pewnie te osoby, które pisały, jestem bardzo Wam wdzięczna za to, bo to, co piszemy spontanicznie, też myślę, że można się też z tego dużo nauczyć. To jesteśmy przy sobie. Ale jak wysłuchamy tego, na przykład, o czym tutaj rozmawiamy sobie, o czym Wam opowiadam, to możemy na to spojrzeć z innej perspektywy, nie? Że druga osoba no, też ma swoje emocje, ma swoje potrzeby. To, że w danym momencie czegoś nie robi, nie spełnia naszych oczekiwań, nie oznacza, że w ogóle nie chce ich spełniać, nie oznacza, że się nie troszczy, nie oznacza, że nie widzi moich potrzeb. Oznacza, że może widzi, ale my nie umiemy zakomunikować sobie tego, na przykład, że widzę, że teraz potrzebujesz mojego wsparcia, ale ja nie mogę Ci go dać. Nie umiem, albo nie umiem Ci go dać, bo sam jestem bezradny, albo nie umiem Ci go dać, bo w tej chwili mam inną potrzebę. Prawda? Czyli
każdy w swoim zakresie właśnie musi zaspokoić swoje potrzeby, ale też potrzebujemy drugiej osoby. I jakby związek też jest jakąś taką wymianą, w której no, te potrzeby sobie zaspokajamy, ale rozmawiamy o nich, tylko że my najczęściej nie rozmawiamy i my nie umiemy ujawniać tych emocji, które są związane z bardziej wrażliwymi częściami, typu na przykład lęk. No najczęściej właściwie lęk, rozczarowanie, boimy się tego, bardzo się tego boimy. Więc to jest jakiś symbol i nawet jak tam pamiętacie, co wypisaliście albo co jakbyście wy dokończyli to zdanie, to zobaczcie, to jest symbol, o którym warto rozmawiać w relacji, tak? Czyli, a najpierw w ogóle z samą sobą czy z samym sobą, że jeśli na przykład mam tak, że gdyby druga osoba troszczyła się o mnie, to poprawiałaby mi mój humor, to ja sobie to muszę rozwiązać, czy w ogóle drugi człowiek jest odpowiedzialny za poprawę mojego humoru. Czemu ja sobie nie mogę go poprawić? Czy ja w ogóle umiem poprawić sobie ten humor? Czy ja wiem, jak mogłabym go poprawić? Czy jak chcę, żeby dawał mi czas dla siebie, to dlaczego ja sobie sama nie mogę go dać? Dlaczego ktoś ma mi go wyznaczać? Co z moim? Mamy oczekiwania, a my często nie potrafimy sami zadbać o swoje potrzeby, ani ich artykułować, ani no właśnie zaspokoić ich w jakiś sposób, nie? Weryfikujemy nasze nierealne wyobrażenia o związku, czy nie będzie mnie ranił na przykład. Nie ma opcji. Nie ma opcji, żebyśmy się nie ranili. Wchodząc w związek, jakby naturalne jest to, że godzimy się na to, że będą momenty, w których będziemy się ranić. Więc nie i co jest najgorsze jeszcze w tym wszystkim, że to jakby nieprzestrzeganie tych reguł jest traktowane jak przestępstwo, jak wykroczenie, za które należy się kara. To też dzieje się nieświadomie, czyli jak się należy kara, czyli coś zrobiłeś nie tak, bo złamałeś te reguły, no to będę narzekać, będę mieć fochy, będę się obrażać, będę milczeć, będę Cię atakować, przestanę z Tobą rozmawiać, będę Cię dręczyć różnymi nieczystymi zagraniami, o nich jutro będę opowiadać podczas webinaru, więc zapraszam Was do tego. Czyli nie rozmawiamy o lękach, nie rozmawiamy o no po co w ogóle są te reguły niepisane? No właśnie po to, żebyśmy nie musieli się skonfrontować z naszymi rozczarowaniami, z naszym smutkiem, który często jest związany z przeszłością, z naszymi dziecięcymi potrzebami, które nie są zaspokojone i nie zostały zaspokojone i nikt nam już ich nie zaspokoi. Tylko łatwiej jest się skontaktować ze złością, bo tam jest energia. W złości jest energia i złość nas oddala od bezradności. W związku z czym łatwiej się wkurzyć, niż powiedzieć boję się. Łatwiej jest komuś coś zarzucić, niż powiedzieć jestem rozczarowana. Tak? Więc przy tym chcę Was zatrzymać bardzo mocno, żebyście próbowali. Ja praktycznie codziennie pracując w gabinecie, przy tych emocjach zatrzymuję drugą osobę i widzę, jakie to jest trudne. Sama przychodząc w swoją terapię, wiem, jakie to jest trudne. Ale jest też uwalniające, jak się to zrobi. Czyli zamiast cierpieć z powodu zawodu i rozczarowania, które mamy, wpadamy we wściekłość. I myślimy, że mamy problem z wybuchami, z impulsywnością, często też tak, ale naszym problemem jest bliskość. I tak jak Wam zapowiadałam, autonomia, niezależność, zależność i bliskość to są tak zbieżne elementy, że w tym live'ie właściwie on też mógłby się nazywać takim live'em dotyczącym bliskości i autonomii. Czyli jak być blisko, jak się oddalać i na ile. Tu ktoś pyta, i na kogo tą złość wylać? A kto nie zaspokoił naszych potrzeb? Dlaczego to ma robić partner? Może tą złość, jeśli to jest złość, a nie smutek, mamy do załatwienia w ogóle z innej bajki, z innej historii naszego życia. Co jeszcze chcę powiedzieć, że oprócz tego, że to są wykroczenia i za nie są kary, to jeszcze to, że druga osoba w ogóle nie będzie przestrzegać tych reguł. Dlaczego? No bo ich nie zna. Ona w ogóle nie wie, że takie zasady obowiązują. Może ona nawet by chciała ponegocjować, podyskutować, porozmawiać, ale nie wie o istnieniu takich reguł. Czy taki Marek wie o istnieniu tej reguły, którą Alicja ma, czyli okaż mi troskę, właśnie robiąc coś konkretnego dla mnie. I co więcej, my te reguły sobie do związku wnosimy i czy ktoś pyta o zgodę drugą osobę, czyli wiesz, mam taką regułę, że jak dzieje się tak, to ja chcę tak. I czy ktoś pyta, czy ta druga osoba się na to zgadza? Tam nie ma zgody. Konsekwencje ma ponieść po prostu. Niespełnione oczekiwanie. Reguła złamana tej gry.
Tak? Więc jesteś wyeliminowany, nie wiem, z bliskości, z seksu, z wydawania pieniędzy, z zabawy z dziećmi, z rozmowy ze mną, ze spędzania czasu itd., itd. I tak siebie tym ranimy, nie? Czyli jak ustawimy regułę, potem oczekujemy tego, że druga osoba będzie je spełniała, a potem wchodzimy w żądania. A jak tego nie robi, no to jest złość, krytyka i jakiś tam rodzaj kary. Chciałam Wam opowiedzieć w sumie o kontekście rodzinnym jeszcze tej pary, ale już jest tak mało czasu, więc tylko tak naprawdę powiem, że coś, co nawet tu padło też w Waszych komentarzach, nie? Że jak sobie byśmy się zagłębili w historię na przykład Alicji, to moglibyśmy zobaczyć, że żyła w domu, w którym mama też zwracała się z prośbą do taty w różnych takich sytuacjach i co gorsza albo nie gorsza, zależy jak to tam, każdy ma swoje przeżycia, on je realizował, czyli nigdy nie mówił nie. A to nie jest możliwe, żeby zawsze ktoś czuł tak samo i się na to zgadzał, czyli rozumiem, że jakoś był temu podporządkowany. Więc no co ona widziała w dzieciństwie, nie? Że jakby mężczyzna ma spełniać żądania kobiety, czyli że jedna osoba ma spełniać żądania drugiej osoby. Więc z tego też wszystkiego te nasze oczekiwania nam się wydają, że są uniwersalne, no bo skoro ja tak miałam w domu, czy miałem, prawda, no to jest oczywiste, że tak jest. I z tego tworzą się różne powinności, czyli to, co powinno się wydarzyć. Okej. Trudno być z kimś blisko fizycznie, dla kogo nieważne są moje istotne potrzeby. Czy to kara, czy naturalna reakcja organizmu? No, rozumiem, że sposób radzenia sobie danej osoby, ale druga osoba może to przeżywać jako karę, nie? Chociaż w zamyśle tej pierwszej wcale to nie musi być tak, że ja Cię teraz celowo ukaram i tego nie miałam na myśli. Bardziej w przenośni, nie? Czyli jeśli jako reakcje nasze, ale przeżywamy to właśnie w taki, a nie inny sposób. No i też co mamy taką pułapkę, że uważamy, że jeżeli nasza miłość się ochładza, czyli pojawiają się tego typu trudności, to oznacza koniec szczęścia. To już w ogóle jest dramat. I co? I niepisane reguły są dla nas systemem kontroli, czyli ja to skontroluję, ja będę teraz ci mówił, co masz robić, czyli nie będę prosić, ale będę żądać po to, żeby mieć to jakoś pod kontrolą, żeby to nam się nie rozsypało, bo jak przestaniesz to robić, to zagraża właściwie naszemu związkowi, bo tak jak tu ktoś słusznie napisał, że jeśli jest taka nierównowaga, że jedna osoba, nie wiem, zajmuje się większością spraw życiowych, jeśli chodzi o związek, a druga jest totalnie bierna i nie uczestniczy w tym, chociaż w tym totalnie to jest, wiecie, ja mam tą gwiazdkę, bo to zwykle jest pewien układ, tak jak Wam opowiadałam, ale załóżmy, że nie chce się zaangażować, zawsze jest takie ryzyko, że jak zacznę prosić, to ktoś mi zacznie odmawiać i zobaczę, że jestem z człowiekiem, który kompletnie nie chce w tym uczestniczyć. Czyli ja tworzę sobie iluzję kontroli i tego, że jeszcze utrzymuję ten związek, bo może się sama boję samotności. Nie chcę się rozstać. Boję się, że to właśnie to oznacza. Zresztą wiele związków z tego powodu się utrzymuje, bo boją się spojrzeć też prawdzie w oczy, skonfrontować się z tym, z czym nie chcą się skonfrontować. Więc wtedy łatwiej jest przerzucać się odpowiedzialnością i żądaniami, że to Ty masz spełnić moje oczekiwania, niż znowu spotkać się ze swoim lękiem. Pytacie, czy live będzie dostępny. Ja go zapiszę. Jeśli mi się uda, to zapiszę. Instagram czasem płata różne figle, więc miejmy nadzieję, że tak. Też chcę powiedzieć, że czasami te reguły są pożyteczne, ale tylko wtedy, kiedy one nie są nienaruszalne, czyli kiedy można je negocjować, kiedy obie osoby się na nie godzą, one są jasne i jakby nie służą do tego, żeby coś egzekwować, i wtedy, kiedy nie są jakoś takie bezwzględne, ale pewne reguły w związku są bardzo potrzebne, ale one muszą być wypracowane wspólnie. Tak? Czyli, że mamy taką zasadę na przykład, że jeśli coś dzieje się między nami nie tak, to w towarzystwie o tym nie rozmawiamy. Czyli, że w towarzystwie nie rozwiązujemy naszych problemów, tylko rozwiązujemy je poza ludźmi, ze sobą. Okej, to. No i takie dwie pułapki jeszcze na koniec, które z tego są, że naruszenie tych zasad często jest jeszcze w takiej sytuacji, że nie wydarza się to, co powiedziałam, że nie wydarza się nic takiego w sumie trudnego, ale mamy poczucie, że ktoś nas zawiódł. Na przykład
Jaki tu teraz przykład wymyślić? Na przykład ktoś miał coś dostarczyć komuś i tego nie zrobił. No i jesteśmy zdenerwowani, że przecież powiedzieliśmy, przypomnieliśmy, a on jeszcze zapomniał. I jakby nie stało się nic złego, bo nie wiem, ktoś się zorientował, dowiózł to i wszystko przeszło pomyślnie, ale wpadamy w taką pułapkę, a co by było gdyby? A gdyby to było coś ważniejszego? A gdyby to chodziło o moje życie? A gdyby to chodziło o to, żeby zrobić coś szybko, bo od tego by zależało nasze zdrowie? I tworzymy sobie w głowie pewnego rodzaju jakieś myśli, wyobrażenia, fantazje i według tego, i to już jest jakby kryterium. Nowe mamy, nowe kryterium, nową niepisaną, do niepisanej zasady jest kolejny kryterium, którego właściwie ktoś mi, no ale no i jedna osoba trzyma się ziemi, że tak powiem, i mówi o realności, że tutaj no, zawaliłem, ale no, naprawiłem, a druga wchodzi właśnie w, co, w gdybanie, tak jak tu piszecie właśnie. To tak. I teraz z tego gdybania też często przechodzimy w te powinności, czyli że ty powinieneś. I jak ty powinieneś tam pojechać, to skoro ty powinieneś tam pojechać, a nie pojechałeś, to jeszcze powinieneś coś zrobić, czyli podwójna powinność. Jak zapomniałeś, to powinieneś jeszcze coś tam. Albo atak na siebie, jeśli powinieneś tam pojechać i nie pojechałeś, to właściwie ja powinnam ci o tym jeszcze 50 razy przypomnieć, więc jestem też w sumie na to zła. I tworzymy sobie albo te powinności dla siebie, albo dla drugiej osoby i topimy się w tym. Topimy się w tym i bardzo trudno jest nam z tego wyjść. Jak latami to pielęgnujemy, to bardzo trudno jest w ogóle już jak to się mówi, rozsznurować ten cały sznur, tak? Tych różnych kłopotów, konfliktów, które już się tak mocno nawarstwiły, że nie wiadomo, o czym najpierw rozmawiać, nie? To wszystko staje się właśnie trudne. Czyli jakby nam się udało, udałoby nam się powstrzymać, to być może udałoby nam się też powstrzymać od krytyki. Ktoś pyta, czy to nie jest zadośćuczynienie? Jakie zadośćuczynienie, nie? Znowu by można było dyskutować, czy jak ktoś popełni błąd, to musi zadośćuczynić, no to jest, rozumiem, jakiś rodzaj kary też, tak? W takim cudzysłowie. Czyli jak coś zrobisz, to teraz to napraw trochę i to na określonych jakichś zasadach, które ja wymyślam poprzez powinności. Prawda? Ja nie mówię o takich sytuacjach, kiedy, nie wiem, które wymagają jakiegoś odbudowy zaufania dużego, wiecie, na przykład zdrada i tak dalej, nie? Tylko o sytuacjach codziennych mówimy. Właśnie, czyli że za każdy błąd nie trzeba płacić. I w ogóle, czy ja jestem w stanie wybaczać sobie błędy? Bo jak jestem, to jestem w stanie też wybaczyć drugiej osobie, bo mam do tego empatię, prawda? Bo już to przeszłam. Jak ktoś zawiedzie nasze zaufanie, to tak, to musi je odbudować. To dlatego mówię, że mówię o przyziemnych takich drobnych rzeczach, tak? Które można powiedzieć są jakimiś błahostkami, które urastają do rangi wielkich spraw, a urastają do rangi wielkich spraw, bo tymi, które były ważne, się nie zajęliśmy w odpowiednim czasie. Więc wtedy sprawy typu niedowiezienie czegoś na czas, źle, nie wiem, coś podane do stołu, albo nieprzyprawiona zupa, albo nie wiem, coś tam jeszcze, źle ubranie dziecku, no to jest powodem do katastrofy i do kłótni. Nie? I teraz, jakby się nam udało wyłączyć z tej powinności, czyli powstrzymać się od tego, żeby mówić, co druga osoba powinna, to udałoby nam się uniknąć być może krytyki czy krytykowania drugiej osoby i Was do tego tutaj też zachęcam, do takiego monitorowania, sprawdzania, co u Was. Live o krytyce też jest zapisany tutaj na Instagramie, więc sprawdzajcie, też posłuchajcie, myślę, że też warto. No i co? Zamierzałam tutaj godzinkę z Wami być i tak się mi udało to wszystko opowiedzieć, więc ciekawa jestem, jakie macie refleksje na koniec, wnioski, czy jakoś właśnie inaczej widzicie tą sytuację, nie wiem, Marka i Alicji, czy coś bierzecie dla siebie z tego, coś Wam tutaj szczególnie zapadło. Dajcie znać po prostu na koniec, z czym tam jesteście, bo to dla mnie ciekawe i jak się podzielicie, to będzie mi bardzo, bardzo miło. Ja się postaram tego live'a zapisać. Was zapraszam do zapisu też na cykl W co grają pary. Link jest w bio, a bio to jest to miejsce, gdzie wchodzi się w profil główny na Między parami. Tam jest jeden jedyny link, a jak ktoś
nie znajdzie, to może do mnie napisać wiadomość, to podeślę. Piszecie, że super live, że dziękujecie. No to fajnie. Bardzo się cieszę, że Wam się podobało. Jak macie chęć, to też możecie podesłać komuś, może się komuś przyda. Dziękuję bardzo, uwielbiam Cię słuchać. Dzięki. Dagmarka. O, Agnieszka pisze, zachwycają mnie ludzie z naturalną empatią, chcę się z nimi być. Ja myślę, że wszyscy mamy naturalną, tak wierzę w to, to jest moje już osobiste, nie jakieś takie, wiecie, książkowe. Ja mam taką wiarę, że ludzie mają tą empatię, tylko z jakiegoś powodu musieli się jej wyzbyć, bo są poranieni. No i to właściwie pomaga być z drugim człowiekiem. Oczywiście trzeba dbać o swoje granice, ale w wielu sytuacjach pozwala budować relacje. Dziękuję, bardzo wartościowy live. Ciężko jest rozmawiać o swoich oczekiwaniach i je określić, gdy przez długi czas trwa się w ciągłym konflikcie. No tak, zgadzam się, że ciężko. Ja mam taką myśl, bo pomyślałam, znaczy nie wiem w sumie, czy Wam to się przyda, czy się nie przyda, ale miałam taką myśl, że może z tego, o czym Wam tu opowiadam, spróbuję to ubrać w ćwiczenia. Właściwie tu po kolei było kilka różnych takich ćwiczeń i dla tych osób, które są zapisane na cykl, w co grają pary, podesłać je, tak żebyście mogli na przykład posłuchać sobie tego live'a i te ćwiczenia sobie wykonać, biorąc pod lupę tak naprawdę obojętnie jaki konflikt, ale żeby mieć to pod ręką i żeby móc sobie wynotowywać różne sprawy i mieć te pytania odpowiednie, które czasami nie potrafimy sobie sami zadać. Dajcie znać, czy byście chcieli, czy Wam by się takie coś podobało. Warto nad tym pracować. Dziękuję. Bardzo ciekawy, ale też przerażające, co sobie wzajemnie, nieświadomie robimy. Dlatego na przykład moją misją jest nie mówienie konkretnych rad, co kto ma robić i jak ma robić, bo w ogóle nie czuję się kompetentna do tego, ale czuję się kompetentna do tego, żeby pokazywać to, co jest nieświadome, to, co się rozgrywa w przeszłości, w naszym dzieciństwie, w naszych związkach, więc zapraszam Was do tych materiałów, bo to otwiera oczy i potem właśnie już nie da się tego odsobaczyć, więc się zmiana dzieje jakoś sama w nas. Super live, dobrze dowiedzieć się o takich rzeczach, dziękuję. Dzięki, często Cię słucham. Dzięki, Agnieszko, fajnie, w takim razie cieszę się. Jak ktoś jest zraniony, to jak sobie pomóc? Iść na terapię. Wiem, co muszę zrobić, ale się boję. Oczywiście. I za to Ci dziękujemy. Ja również bardzo dziękuję. Jeszcze chcę spróbować stworzyć zdrowy związek. Na pewno się przyda wiedza. Pewnie. Pamiętajcie jeszcze, żeby tą wiedzę potem na doświadczenie przekładać, bo samą wiedzą to się możemy bardzo ładować, ale jeszcze chodzi o to, żeby pewne rzeczy przeżyć. Pewne rzeczy można przeżyć tylko w terapii albo właśnie poprzez jakiś kontakt z drugim człowiekiem, dzieląc się na przykład wykonując ćwiczenia, które wysyłam i robiąc je w parze, bo często wysyłam do Was zadania i możecie je przecież robić. To jest też rodzaj doświadczenia, złamania jakichś schematów, dlatego robię te workbooki, ale wiem, że Wam służą też. Okej, dziękuję, dziękuję. Fajnie. Bardzo miło mi było z Wami spędzić ten czas. W sumie dzisiaj... Ach, jeszcze Wam nie powiedziałam o innej rzeczy. Właśnie, tyle razy się dzisiaj w tym tygodniu z Wami zobaczę. Dzisiaj się widzieliśmy. Jutro się widzimy o 18.30 na webinarze Nieczyste Zagrania i Zagrania Fair Play. I w czwartek, jeśli się uda, to chcę zrobić też live, chyba o 20:00, na temat kontroli i władzy w związku, który nazwałam kto kontroluje parę, bo dużo było pytań, dużo było takich Waszych komentarzy o tą władzę i kontrolę, tak czuję, że nie do końca jeszcze wszystko może jest takie klarowne, jak chciałam przekazać, więc chciałabym to doprecyzować i też go zrobię tutaj na Instagramie. I w tej pierwszej części opowiem bardziej, skąd to się bierze, a w drugiej już też powiem bardziej o na przykładzie może jakiejś pary, czy no zobaczę jeszcze, jak tam sobie to ułożę w głowie, wiem, co chcę Wam powiedzieć, teraz to muszę jakoś przelać sobie swoje myśli, tak żeby Wam tego się dobrze słuchało. Okej, no to tak, to już odpowiedziałam, kiedy następny live, dobrze, czyli 3 razy w tym tygodniu się spotykamy, a potem pewnie się wyłączę, znaczy będę tutaj się z Wami łączyć jeszcze tak, pogadać o czymś, ale na pewno będzie troszkę mniej, bo będę pracować właśnie nad
takim programem, jak rozbroić konflikt, do którego za dłuższy raczej niż bliższy czas będę Was zapraszać. Więc obserwujcie. Ostatnio go uruchamiałam 2 lata temu, więc czas go tutaj ponownie uruchomić. I myślę, że to będzie też super przygoda, jak ktoś się zdecyduje w niej uczestniczyć. Okej. Dobrze, słuchajcie, kochani, życzę Wam dobrego dnia i do zobaczenia jutro o 18:30. Mam nadzieję, że się tam spotkamy. Także wszystkiego dobrego, trzymajcie się.